Teraz ktoś z Państwa radnych jest za wnioskiem przewodniczącego rady, aby z porządku dzisiejszych obrad zdjąć punkt I, czyli w sprawie rezygnacji z projektu Czas na selekcję odpadów, kompleksowa modernizacja systemu gospodarki odpadami w gminie Tłuszcz. To jest za zdjęciem tego, tak. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, uchwała została zdjęta. A więc chodzi pan mówić Białek dalej. I jego podrodowcy. Cóż, ja proszę, żeby pan burmistrz nie rezygnował, a my poprzemy, żeby nie rezygnował ze wszystkich postępowań administracyjnych w sprawie. To wcale nie musi być w ulicy Kozłowskiej. Toczyło się co najmniej dwa postępowania w sprawie. Jedno to w sprawie wydania decyzji środowiskowej, tak zwanej, tak na szybko, i druga w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego. Protokół z 7 lipca. Radny Mikiciuk uważa, że planowana budowa sortowni i kompostowni przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest właśnie odpowiednim miejscem na powstanie takiego punktu. Dodatkowo, gdyby za pierwszym podejściem powstałaby według projektu sortownia i kompostownia w Wólce, to w chwili wejścia w życie nowej ustawy gmina byłaby wzorem dla naszego województwa. Szkoda, że wykazaliście się Państwo dzisiaj pasywnością, niekompetencją w zdjęciu punktu uchwały w sprawie niepodjęcia przez burmistrza decyzji odnośnie lokalizacji sortowni i kompostowni na terenie przyległym do całkowicie zlikwidowanego już stanowiska odpadu. Ale radni nic nie zrobili, czyli wniosek. Radni nic nie zrobili, żeby uaktualnić ten raport oddziaływania na środowisko, bo on już jest stary i nieprawdziwy. Powinni uaktualnić wniosek do Unii, znaczy do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Wniosków Unijnych, bo tam jest już dużo nieprawdy. Kto z Państwa chciałby przy takim wysypisku mieszkać, bądź też przy sortowni odpadów? Jestem przekonany, że ani przewodniczący rady, ani poprzedni burmistrz, który zaplanował tę inwestycję, to problem polega na czym? Na braku kontaktu z ludźmi tak naprawdę, z mieszkańcami. Bo na etapie planowania należało już rozmawiać z ludźmi i wtedy spotykać się z nimi, a nie teraz na sesji i czepiać się pana burmistrza obecnego za to, że chce odstąpić się od realizacji. Również i my, przedstawiciele mieszkańców Wólki Kozłowskiej, mówimy nie. Nie zgadzamy się na sortownię, na kompostownię, na jakiekolwiek, zresztą to jest wszystko w dokumentach. Gdybyście Państwo przeczytali chociaż nasze protesty, to byście wiedzieli, ostatnie nawet, z grudnia pan Czarnogórski był twórca tego całego zamieszania i był na zebraniu w Wólce i wiedział, że my definitywnie nawet nie chcieliśmy rozmawiać na ten temat. Mimo wszystko ta sprawa ciągle jak bumerang wraca. My mówimy nie. Nie zgadzamy się na żadne jakiekolwiek działania na terenie byłego wysypiska. To nie jest tak, że burmistrz tej sali może zrezygnować z tego wniosku. Ja pozwolę sobie zacytować, bo mam pozaznaczone w protokołach z posiedzeń komisji, pewne wypowiedzi państwa radnych. Komisja zwraca się do władz, aby zostały podjęte działania w sprawie wydania decyzji środowiskowej przez gminę dla inwestycji sortowni i kompostowni w Wólce Kozłowskiej. Sugerowano na przykład, ażeby udać się z wizytą do państwa, którzy sprzeciwiają się budowie sortowni i spróbować z nimi negocjować. Wiecie, proponuję państwu radnym porozmawiać i ponegocjować z państwem, którzy są stronami w tym postępowaniu. Oczywiście, jeżeli by takie rozmowy, panie burmistrzu, były prowadzone z mieszkańcami wcześniej, na pewno do tego by nie doszło. Temat wysypiska musi być ostatecznie w tej gminie zamknięty. Mieszkańcy tam się nie zgodzą na żadne rozwiązania śmieciowe. W przeszłości mieli obiecane, że tam będą tereny rekreacyjne i będą chodzić wycieczki. Wycieczki to zwiedzać. A
co gmina robi w tym czasie z drugimi drzwiami. Dojdę, proszę nie być, posłuchać też. Panie, proszę, żeby pan mógł zapytać. Nie będziemy słuchać. Jak to? Nie myśl o tym. Może pan powiedział, gdzie to do... Chociaż pierwsze, to nie chcę państwa. Proszę o spokój, proszę o spokój. Panie Zbyszku, proszę w związku z tym zadać pytanie. Pytanie jest następujące. Był pan wtedy przewodniczącym rady. Dlaczego zostało zlecone przez gminę opracowanie podnastu? Już podaję. Odpadów komunalnych w Bólce Kozłowskiej. Wstępny program techniczno-technologiczny. Odpowiem panu również pytanie. Był pan wtedy przewodniczącym komisji budżetowej. Oni nie chcą takiej gangreny, żeby miasto Tłuszcz mówiło się o tym, że jest to śmieciami słynie. Tutaj jest 5 dworców, to miasto powinno się rozwijać budownictwo, powinno się rozwijać handel hurtowy. A śmiecie, tak jak każdy mieszkaniec pojedynczy, płaci kilkanaście złotych i wysyła do innej gminy, niech sobie jadą i szerokie im drogi z tej gminy. Wobec tego mam pytanie do państwa radnych. Czy czytali raport oddziaływania środowiska? Wydaje mi się, że nie. Nawet przewodniczący rad ma takie wrażenie. Powiem dlaczego. Na stronie 58 jedno zdanie tylko odczytał. To, co mówi państwo, funkcjonujące do 2006 roku składowisko odpadów nie wywołało żadnych konfliktów społecznych. I w tym raporcie jest taki zapis, że te ścieki, które powstaną z tego osadu, z kompostowni, będą, co z nimi będzie zrobione. Odcieki będą zbierane przez system kanalizacji, odcieki. A ścieki, które nie spełniają wymogów, będą prowadzane na nieczynne składowisko w celu zmniejszenia pylenia oraz ich biodegradacji. No to proszę sobie wyobrazić, że te ścieki z tego zasadu, z oczyszczalni będą wylewane później na to wysypisko. No proszę się ludziom nie dziwić tak naprawdę, że tego nie chcą. Sprawa nie jest znana przez radnych. Radni nie wiem dlaczego. Tak jak tutaj powiedział pan wójt, do lekcji trzeba się przygotować, do rady też trzeba się przygotować, na komisję też trzeba się przygotować, nie wypić kawkę, wypić herbatkę, wypić wodę, pogadać. Proszę o odstąpienie definitywne, tak jak w projekcie uchwały u pana burmistrza było, od odstąpienia na początku wypowiedzi. Tak, od wszelkich, na wszystkich instancjach od tego projektu budowy sortowni i kompostowni. Dziękuję. Proszę.